Cześć, witajcie widzowie, witam was bardzo serdecznie w 29 odcinku Ghost of Tsushima. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie misję znowu z Ryuzo w tej... w tym forcie. Tutaj nieopodal właściwie, tutaj był taki fort nieoznaczony na mapie w przełęczy wędrowca. Użyliśmy wtedy po raz pierwszy linki z hakiem. No i jak się okazało, całkiem nieźle nam to wyszło. Ja wam ostatnio... Patrzcie. I znowu komplikuje mi coś plany. Sami zobaczcie zresztą. Miałem się udać, obiecałem do kapliczki kamiennego smoka, nie? A tu się okazuje, że jest jeszcze jedna kapliczka. I prawdopodobnie to właśnie... A nie, to ja wam powiedziałem głupotę teraz. Że to do wiosennego wodospadu prowadzi, to my te kapliczkę już zrobiliśmy. Więc nie ma problemu. O, tam widać ten fort, który ukończyliśmy ostatnio. Także wesoło jest. Dobra, i kolejny znak zapytania, więc możemy sobie przy okazji podejść, zobaczyć, prawda, co tutaj jest. Farma Takeshiki. I wygląda to na dosyć pokojowe miejsce. Nic tu chyba nie ma do roboty. Jestem w śledzonej lokalizacji, ale poza tym to nic się nie dzieje. Obiecałem, że sprawdzę ten czarny dym. Obiecałem, że pójdziemy do tej kapliczki i najpierw pójdziemy do tej kapliczki. Dlaczego? Bo tak. Bo uwaga. Jak sobie zrobimy zamek Kaneda, to ja dopiero wtedy zajmę się resztą tych obozów mongolskich, które tam nam burzą, prawda, egzystencję. Dlaczego dopiero wtedy? Bo nie wiem, nie chcę was już dłużej trzymać w najzucharze, więc, a zresztą nie wiem, to tak mi te plany ewoluują w trakcie, że w jednej chwili powiem tak, w drugiej powiem co innego, więc naprawdę nie ma sensu teraz snuć jakichś planów na przyszłość, po prostu od punktu kontrolnego do punktu kontrolnego sobie przejdziemy i też będzie dobrze. Tylko mi powiedzcie tak, bo ja tutaj patrzę i ołtarz darów jest niedostępny, dostępne są tylko ulepszenia ewentualnie. Właśnie, i te ulepszenia sobie też możemy zrobić przed szturmem na zamek Kaneda. To jak najbardziej oczywiście. Aha, i tutaj będziemy mijać Wiochę. Wiocha... Znacie wioskę Komodę? Byliśmy tutaj. Wyzwalaliśmy ją, to było całkiem trudne, żmudne i odrobinę zabugowane. Ale najważniejsze, że wioska jest wyzwolona i tu mam w ogóle jakiegoś złotego ptaka, który mnie prowadzi. I ja teraz nie wiem, o co chodzi, gdzie on mnie prowadzi. Ale możemy pojechać jego tropem i zobaczyć. Tutaj te umocnienia, to w tych umocnieniach to mnie chyba nie było. Ale okej, tutaj w ogóle wibruje pad. Oczywiście. W ogóle Jin coś mówi, ale oczywiście nie przetłumaczyli tych takich kwestii pobocznych na polski. A szkoda, nawet po angielsku mi by było łatwiej. Stojak bambusowy w komodzie. To akurat jest całkiem sensowne odkrycie, że tutaj taki stojak bambusowy jest. Przetniemy ten bambus, to są tylko... Aha, on dosyć prosty. L1 i kwadrat, dobra. No i na razie spoko. Teraz troszeczkę trudniej, ale też się udało. No i teraz się trochę boję, co będzie teraz. Dobra, udało się. Tak trochę przesadziłem na koniec z tą ilością klikniętych przycisków, ale stojak bambusowy przecięty i to jest najważniejsze. Aha, i jeszcze tu mi przy okazji mój talizman pokazuje, że tu są jakieś rzeczy do zebrania. Pad wibruje generalnie, więc zobaczmy sobie, bo żeby potem nie było. Gdzie ty idziesz, świetliku, powiedz mi? W tę stronę? Może i w tę. No, zobaczymy. Nie wiem, czy pad wibruje mocniej, czy nie. Tak, wibruje zdecydowanie dużo bardziej intensywnie, więc... Więc albo to jest tutaj... Zapiski. No, właśnie. Dla mojej miłości. Jak dobrze, że ci tu nie było, kiedy się zjawili. Najpierw w oddali było widać może dwa statki. Myśleliśmy, że to handlarze z Goryeo. Kiedy pokazały się kolejne łodzie, uznaliśmy, że to piraci. Wtedy nadpłynęły tysiące kolejnych i zatrzymały się tuż przy brzegu.
Zdawały się spoglądać na nas niczym milczące oni. Nasz strach był tak silny, że jego zapach unosił się w powietrzu. Mam nadzieję, że nic ci nie jest i że pewnego dnia znów wezmę cię w ramiona. Strasznie smutne. Dobra. To pewnie, znaczy to pewnie zapiski jakiegoś Japończyka. No, mowa była oczywiście o inwazji mongolskiej. Dobra. Zobaczmy sobie. Wezwijmy konia. Możemy jechać do tej kapliczki, co to ją sobie upatrzyłem na moją kapliczkę następną. Jeśli chodzi o działanie. Ale widzę, że tędy nie przejedziemy i musimy się troszeczkę nagimnastykować, żeby w ogóle gdzieś tutaj. Bajarz legend, okej. Odkryliśmy bajarza legend w komodzie, ale dobra, to nie jest tak dla mnie ważne. Na razie z trybu legend nie będziemy korzystać. Może później, ja na koniec może faktycznie sprawdzę sobie ten tryb, ale to na koniec całej przygody z Tsushimą, a znając moje tempo, to doskonale wiecie, że jeszcze troszeczkę tej przygody nam zostało, więc tak bez... O! To nie dość, że wodospad Wilcząt, to jeszcze mamy cmentarz, a na cmentarzu zapewne świerszcze, więc dobrze wiedzieć. Zaatakuj mnie. Tak myślałem, że właśnie nie będzie mnie prowokował. Tak, pięknie. I tak, super. I coś jeszcze, czy... Tak, ktoś nas tutaj jeszcze będzie atakował. Tylko niespecjalnie wiem, gdzie ta osoba... O, właśnie. Jednym ciosem. Dobra. Oj, tego się nie spodziewałem. Kurde, co jest z nimi? Się tak dają łatwo. Dobra. Tutaj jeszcze tego dobijemy. Oj, nie trafiłem. No, weź ty się. Nie trafił we mnie. Zmieniłem postawę, w sumie nie wiem po co. No i pięknie. Teraz już wiem, że to byli wszyscy. Zapasy zebrane. No i tam faktycznie są te świerszcze. 7 z 20 już. To jesteśmy prawie w połowie, jeśli chodzi o całą grę, więc to naprawdę nie jest... Nie jest źle. Ja się spodziewałem, że, szczerze powiedziawszy, że będzie gorzej. Czy tutaj jest jakieś miejsce, gdzie mogę się pokłonić? To jest dobre pytanie. Bo na cmentarzu myślałem, że się znajdzie prędzej, ale no okej, najwidoczniej nie. Dobra. To w takim razie, skoro to już mamy zaliczone, wodospad Wilcząt. Aha, i proszę bardzo, jeszcze tutaj jest znak zapytania, więc na pewno Lisia Nora. To jest jakby 100% wiadomo, nie? Chociaż haiku też może być. I to jest haiku. Haiku z komody. No dobra, to sobie zrobimy pewnie. Tylko tak, las kupca. Aha, to ja już wiem nawet którędy ja to miałem to miejsce. Bo tu już byłem nie raz. Okej, układamy haiku w takim razie. To będzie ciekawe doświadczenie. O, zmieniła się pogoda najpierw. Rozmyślaj o porażce. Dlaczego taki ponury temat? No dobra. Niewinne serce, spokojny umysł, upór i siła. Spokojny umysł, to jest takie... Tak poczułem, że to jest właściwe. Spokojny umysł, jeden kamyk zmienia los. Tutaj jest martwi znów się odrodzą. Zaduma nad przyszłością. Jeden kamyk zmienia los, to jest takie optymistyczne nawet bym powiedział. Jeden kamyk zmienia los. No i jeszcze prosto z otchłani pragnienie życia
toń samotności, pragnienie życia. Nie miało to sensu, to z tymi martwymi prosto z otchłani miałoby więcej sensu. Ale okej, ważne, że się pogoda zmieniła, już nie jest tak ponuro. Mamy środek dnia. Te dni na Tsushimie wyglądają po prostu pięknie. Więc dobrze, że mogę w tym uczestniczyć normalnie. Dobra. To teraz znajdźmy ścieżkę po prostu i chodźmy. Chodźmy tą ścieżką. Podejrzewam, że ona jest niedaleko, bo tutaj na mapce... Tak, musimy tylko przejść sobie przez to. Konia zostawiłem tam, ale wrócimy po niego, no wiadomo przecież. I w końcu może dobrniemy do tej kapliczki, co to jej szukam już tak intensywnie. No jesteś, dobrze, że jesteś, koniu. Chodź, płotka. I teraz tak, musimy sobie pójść na następnym zakręcie w prawo. I to jest kluczowe. Aha, i od razu mamy akurat tutaj prowokację, więc po drodze. O, z nim to będzie ciężko, on nas sprowokuje najpierw. Tak jest. No, ale nie wyszło ci, kolego. I jeszcze jeden. Zapraszam. Oj, 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 nie przytrzymałem przycisku. I teraz dla wielkoluda. Udało się dużo szybciej niż się spodziewałem z tym wielkoludem. Dobrze, że wyszło jak wyszło. Jeszcze sobie otrzyjmy miecz. Tak jest, trzeba to robić z klasą. No i teraz na następnym zakręcie po drugiej stronie, a to już sobie przejdę tędy, na przełaj. Tu jest w ogóle ta plaża w... Tak, to jest ta plaża. Chyba. No w każdym razie znajome tereny. Dosyć, powiedziałbym nawet... Mamy tutaj niefajne wspomnienia z samego początku gry. Dobra. Przejdziemy sobie tutaj, tam jakiś w ogóle ładny domek jest. No i dobra, i tam mamy już tę kapliczkę, już jest droga do tej kapliczki. Tutaj się... O, pojawił koń. No i ruszamy do niej w końcu. Proszę bardzo, mamy informacje, że prowadzą do tutaj kapliczki kamiennego smoka. I to właśnie tutaj chcemy się udać, tylko już widzę, że będzie kolejna potrzebna. Okej, nie sprowokowaliśmy was, no, ale dobra. Przynajmniej uratowaliśmy wieśniaków. Aha, jeszcze. O, honorowo, chociaż na litość nie zasługiwałeś. Dobra. Czy mnie w ogóle interesuje teraz ten kuń? Nie, w sumie. A też w sumie. W sumie to. Czemu nie? Czemu ma mnie nie interesować? Wy lepiej do Złotej Świątyni się udajcie, to wy lepiej na tym wyjdziecie. A, no to chyba, że tutaj obóz będziecie mieli, to też można. A, bo tu jest obóz, faktycznie. No i dobra, i teraz zobaczmy, co możemy zrobić. Te bramy Tori prowadzą do kapliczki kamiennego smoka, okej. Pamiętam, jak to się robiło? Pamiętam. Dobrze, że pamiętam, bo... Jo! Wycelowałem! Matko! To było straszne w pewien sposób. Myślałem, że umrę. Ale patrzcie, znowu ładne widoczki. Z jednej i z drugiej strony. O,
chyba pamiętacie tamto miejsce. Pamiętacie stocznię? Bo to jest ta stocznia, ją tam widać. No to już było parę ładnych odcinków temu. Kiedy ja tę stocznię zniszczyłem? Bardzo dawno temu. To mógł być jakiś 17-18 odcinek. Dawno. Zwłaszcza u mnie to jest dawno, bo u innych to nie. Ale u mnie tak. To dużo czasu mija zawsze. Dobra, którędy teraz? Dobre pytanie. No chyba tędy. Tam widzę kwiata. Nie no, serio, którędy ja mam się udać, bo tak trochę. Tak trochę nie wiem. A. Dobra, skoczymy tutaj. Dobra, jest kwiat. Aha, no dobra, to sobie zejdę, tylko to trzeba było powiedzieć, że to trzeba zejść. O, to kółkiem się właśnie. Tutaj jakieś zwłoki. O, jakie smutna historia. No, no nie udało im się generalnie uciec. Mi też się nie udało. W sensie, ja i tak muszę zostać, pilnować wyspy i tak. No dobra, dobrze, że przeszliśmy nad tą przepaścią. Jeszcze nawet mogę sobie zerknąć tutaj. I nam się zresztą pokaże, o właśnie, droga powrotna tak naprawdę. No, ale to nie musimy tak naprawdę jej z niej korzystać. Wystarczy, że dam opuść kapliczkę. Później i to będzie miało więcej sensu niż wracanie się tą drogą. Ja chyba na bambus nie mam miejsca. Nie mam. To nieważne. Trzeba będzie coś z nim zrobić, skoro nie mamy już na niego miejsca. To znaczy, że go aż tyle nie potrzebujemy, że możemy go na coś wykorzystać. Strasznie nas obija ta podróż do tej kapliczki, właśnie widzę. Dobra. I teraz co? Aha, mogę się po prostu wrócić. I nawet muszę, bo widzę, że pominąłem jedną rzecz. O właśnie. I mamy zapasy. I możemy lecieć dalej. Ojejku. Dobra, na razie nie biegnijmy. Nie ma sensu. Dobra. Okej, okay, gdzie teraz? Którędy teraz? Aha, tu na górę, tędy, to akurat proste jest. I co? I teraz na dół zejdziemy? Nie, nie na dół, a tutaj. Ale to nie jest takie dobre też. Tutaj mamy kwiata. Spodziewałem się drewna hazenoki, ale jak się okazuje, nie mam drewna hazenoki tutaj. Jak tylko wrócić? Powiedzcie mi, jak wrócić. O, można tak. Nawet nie musiałem wracać, wystarczyło po prostu troszeczkę nadłożyć drogi. I tędy. Okej. To jest taka dosyć nietypowa przestrzeń. Nie jestem przyzwyczajony do takiego przyciskiwania się pomiędzy korzeniami. Po co się skuliłem? No i jesteśmy. Bardzo tutaj jest ładnie. No i pięknie by było, gdyby nie te okręty takie niepokojące. W sensie nie niepokojące, że jakieś straszne czy coś, tylko po prostu no nie ma chwili spokoju. Po prostu masz cały czas świadomość tej inwazji. Talizman Susano, talizman Kami Bush. I drewno hazenoki też zdobyte, ale tutaj jeszcze jest, o właśnie, następna sztuka. Okej.
Wystarczy teraz tylko się teleportować na klif. I przy okazji mamy loading, którego się nie spodziewałem. Ale szybki, króciutki, więc... zero straty. No i dobra, i nas płotka już czeka. Więc sobie... odpalmy mapkę i jeszcze... bo tak, Komatsu jest naszym celem, to wiadomo. Ale zanim się udamy do Komatsu, to jeszcze... chodźmy tutaj. I przy okazji... tam gdzieś widziałem... no, 2 kilometry mamy aż do kapliczki Krętej Góry, ale tam gdzieś widziałem i no tak, tam jest to miejsce, które mnie tak zastanawia, czyli ten czarny dym. Tak naprawdę nie wiem, o co z nim chodzi. Nie wiem, co to jest za obóz i w ogóle źle pojechałem, bo ja chciałem pojechać nie tędy, a pojechać dołem. Więc się troszeczkę pospieszyłem ze skręcaniem. Dobra. No to tędy już jechaliśmy. To was tutaj no niespecjalnie pewnie zajmuje. Aczkolwiek, co chciałem powiedzieć. Będziemy mijać wierzchołek Shigenoriego i za wierzchołkiem Shigenoriego jest ta jakby... ciekawe, w którym to jest miejscu. To mnie po prostu zastanawia. No, będziemy tamtędy i tak podróżować, więc wszystkiego się dowiemy bezproblemowo. Tylko trzeba będzie wjechać w ten las i się dokładnie przyjrzeć. Bo jest tu tam... tu tam. Co ja gadam? Jest tam obóz, który po prostu wymaga wyzwolenia, ewidentnie. I chyba nie ma żadnego questa z nim związanego, więc... no zobaczymy. Tam mamy kolejnych do prowokacji. No, a to się przyda zawsze. Tak, mogę was sprowokować? Mogę. Zapraszam do tańca. O, uwaga, uwaga, uwaga. No, próbował mnie 2 razy w ogóle sprowokować, widzieliście to? Już byłem na samym końcu, już byłem blisko po prostu uderzenia go i... ojeju. Nie udało się. No, tutaj gradem ciosów zasypany, więc... wow, co tu się stało? Tak nie do końca to odparowałem. Dobra, zapasy z niego zebrane. Tutaj też. No i jeszcze weźmy sobie z tego. O, no i dobra. Koń tutaj na nas czeka cierpliwie. Myślę, że możemy iść. Dobra, tędy po prostu przez las. Tutaj prosta droga. I zaraz wyjedziemy chyba w to miejsce, gdzie jest wierzchołek Shigenoriego. Znowu? Naprawdę? Jeszcze raz wy? A tutaj was jest tylko 3, więc... tylko ty masz tę halabardę, to ty będziesz trudniejszy. No, 2 razy. Próbował już 2 razy mnie podejść. No i następny leci. Okej, okay, i gdzie są następni? Aha, jest 1. Kurde, nie idzie mi to parowanie jego. No, ale teraz nawet wyszło. Dobra, już cię ratuję, zaraz. Daj mi chwilę. A ty powiesz mi coś ciekawego, czy... w sumie mogłabyś mi dać informację o jakimś obozie? No nie, dajesz mi, co mi dajesz? Zapasy? Zaraz się dowiem. Nawet niespecjalnie już mi to daje doświadczenia. No ale to nie dla doświadczenia. Drewno cisowe. No, okej, okay, powiedzmy. Co taka mgła? Dobra. Coraz bardziej się zbliżamy do kapliczki Świętej Góry. Krętej Góry.
jakiejś świętej. Krętej. No dobra. Ta mgła jest taka niefajna. W sensie... Dużo piękniej Tsushima wygląda, jak ma normalne warunki pogodowe, jak świeci słoneczko i w ogóle jest ładnie. Znaczy ja wiem, że tak trochę jest w życiu, ale... Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że po prostu bardziej się to twórcom udało pod względem budowania klimatu i tak dalej. Drewno cisowe, patrzcie, to akurat była miła niespodzianka. I tutaj bardzo lubię te polane. Jest naprawdę, znaczy polane, cały wierzchołek Shiganoriego to jest po prostu świetna lokacja, pięknie to wygląda. No i budzi wspomnienia, bo to był całkiem udany quest z Shigenorim, z niebiańskim ciosem. Także, no bardzo na plus generalnie. Patrzcie, dym jest tam. On jest blisko wioski. To jest gdzieś tutaj. To jest na bank tutaj. Tutaj jest ten obóz. No kto wie, może i o niego zahaczymy przy okazji. I się okaże, że pana Shimurę wyzwalamy dopiero w następnym odcinku. Znaczy to akurat jest pewne raczej. Dobra, więc możemy... Tak, jak już to ustaliłem, to możemy zahaczyć faktycznie o ten obóz. Już bez żalu, nie? A tu co? Znowu kapliczka? Ale to już było w sensie... Kapliczka kwitnącej śliwy już to... Tak, dobra. Dobra, żeby nie było, kamień ognia jest zdobyte. To co płonęło, to pamiętam, o, to było dobre. No to wierzchołek Shigenoriego. No, to było dobre, tak. Ustalone, że to było dobre. Nie idziemy jeszcze do wiochy. Jeszcze znajdźmy zejście, bo to też jest przecież tutaj kluczowe. W przypadku tego miejsca nie ma prostej drogi. No ale dobra, trudno. No i chodźmy przez wioskę, ale do Juny nie pojedziemy. Tylko sobie przejedziemy obok. Utracony posterunek, to wiem, to pamiętam to miejsce. Ale tutaj widocznie jest jeszcze jeden obóz. I będzie gdzieś, będziemy mijać ten cmentarz może przy kuźni Komatsu, to... Przypominam może, bo nie planuję specjalnie, chociaż tutaj już mnie prowadzi... Złoty ptak. Chociaż on mnie chyba prowadzi do tego akurat. Do czegoś innego. Ale jak już tutaj zahaczyłem o ten cmentarz, no to chodźmy. No i dzień dobry. Tutaj oczywiście jak zawsze na cmentarzu sympatycznie. No i patrzcie, kolejne miejsce do pokłonienia się. Tylko musimy zrobić tak. Stanąć naprzeciw tej tabliczki i kłaniamy się. Coś się wzbiło? Nie. Chyba... Chociaż nie, jest zapisywanie, więc... Więc chyba nam zaliczyło. Spróbujemy jeszcze tak. Dobra, ale teraz nic nie zapisywało, więc... No. Więc to już trzeci bodajże... Tego typu... Trzecia tabliczka do pokłonienia się? Chyba tak. I mamy 8 na 20 świerszczy. Więc już w ogóle... Super. Dobra. Teraz tak. Na górę nie wejdziemy koniem. Nie wespniemy się. Więc musimy tutaj generalnie podziałać, żeby okrążyć. I pamiętam, że droga była z tamtej strony kuźni. Niestety. Tutaj jest Juna. Quest z Juną, ale... Na razie nie. Na razie jeszcze ratowanie pana Shimury musi poczekać, dopóki nie zbierzemy odpowiedniej ilości sił. Dopóki nie zbierzemy ilości sił. Tak, powiedziałem to. I teraz się wspinamy i teraz to ma w końcu sens. I chyba tą drogą
Chyba dobrze jadę. Chyba tędy się dostaniemy. Do kapliczki Krętej Góry. I z kapliczki Krętej Góry będzie doskonały widok na obóz. Ale nim to się pewnie zajmiemy w następnym odcinku. Chociaż nie obiecuję. Może się okazać, że zajmiemy się nim już teraz. Tu jest utracony posterunek. A ja jadę dobrze akurat. Nie pamiętam po prostu, jak się zajmowałem tym posterunkiem. No i jesteśmy. Kapliczka Świętej Góry. Już jest niedaleko. Jestem w śledzonej lokalizacji. Świętej Góry. Cały czas mówię Święta Góra. Kręta Góra i koniec. Matko, jak nieładnie. Jakieś trupy. Bardzo nieprzyjemne to było. No i dobra. Zerknijmy sobie w takim razie, jak się tutaj dostać. A nie będzie to trudne, bo te miejsca są w miarę dobrze oznaczone. Zaraz się okaże, że to... Po tych słowach się okaże, że to najtrudniejsza do tej pory kapliczka do sforsowania. Ale raczej nie. Chociaż już się zgubiłem. Nie wiem, czy widzicie. No tak, to nie tędy w ogóle droga. O, ludzie. Dobra, nie. Chwila, moment. Nie ma co panikować. Zbieramy jeszcze to. I pomyślmy przez chwilę. Pomyślmy przez chwilę, którędy możemy... I ja już widzę. Czołgamy się. Nie lubię takich miejsc. Uf. Nie mam klaustrofobii, ale nie lubię takich miejsc. To było nieoczywiste miejsce, dlatego wolałem przejść sobie tędy. Popatrzcie, mamy strzały. Więc no. Dobrze było to odkryć. I przedostaliśmy się i mamy... I mamy to, dobra. Teraz którędy? Teraz tędy. Dobrze. Teraz możemy się po tej lince opuścić. Zebrać len. Zebrać kwiatki. Przeciśniemy się przez tę szczelinę. I na moment moja klaustrofobia, której do tej pory nie miałem, może odpocząć. To jest bardziej otwarta przestrzeń. Czuję się jak w Uncharted z tą linką. W czwartej części Uncharted wprowadzili linkę i całkiem to dodawało dynamizmu, pamiętam. Zresztą czwarta część Uncharted była... Znaczy, nie powiedziałbym, że to była dynamiczna gra. Tam było dużo takich momentów... No, takich kontemplacyjnych, bym powiedział, nie? Takich... Aha, uchwyt gdzie jest? A, bo tu jest lina, dobra. Piękna była animacja wypuszczenia tego haka. Po prostu wystrzelił go ze swojego ciała. Jest to pewne uproszczenie, ale... Najważniejsze, że działa. Okej, i wracamy do kapliczki Krętej Góry. Tutaj trochę ryzykowałem, nie wiedziałem, czy to tak mogę zrobić, bo... Musiałem wcisnąć skok, żeby się wydostać z tej linki. Ale... Najwyraźniej dobrze zrobiłem. Jin żyje. To jest najważniejsze. Teraz. I jeszcze raz. Super. To nie wymagało jakichś szczególnych umiejętności. Aczkolwiek dobrze, że się udało. I kapliczka Krętej Góry. Chyba już zdobyta. Tak mi się wydaje. Chyba tak. Znowu będzie piękny widok na... potężny obszar. No i zastanawiam się, gdzie jest ten dym. Ten dym jest... No tutaj nieopodal. To zrobimy to jeszcze teraz. Tylko będę sobie musiał nastawić znacznik na to puste pole. W sensie na mapie. I sobie wyzwolimy. I zostaną nam ile? 3 obozy? I sucharze? Tak mi się wydaje. Mieliście kolejną klimatyczną, powiedziałbym, scenkę. Talizman Izanagiego.
trafienie w głowę gwarantuje 40% szansy na odzyskanie strzały. Mamy jeszcze ten Susano, oszołomieni wrogowie mają 30% szans na zostanie powalonymi i Mizunokami z poprzedniego odcinka, czyli parowanie, perfekcyjne parowanie i perfekcyjne uniki stają się łatwiejsze do wykonania. I my sobie to założymy. Talizman Inari to swoją drogą. Ale aha, Mizunokami. Dobra, jak już ulepszymy wszystko, to wtedy się zajmiemy talizmanem Inari. No i drewno Hazenoki zdobyte. No i jeszcze gdzieś po drodze powinno być drewno Hazenoki. No ale dobra, może nie. Słuchajcie, tam jest dym. Tu jest dym. Czyli bardzo dobrze widać tak naprawdę, gdzie nas nie było. Dobra, tam jest dym. Ale tam... Z jakiej racji jest dym? On jest tu niedaleko, ten dym. Ja w ogóle stoję w dobrym kierunku? I jeszcze tam dalej też jest, ale to jest chyba... No powiedziałbym, że to jest prędzej zamek Kaneda, ale... Też nie mam tak naprawdę pojęcia bladego. A jak się odwrócimy, to w którą stronę? To patrzymy tutaj, ok. Teraz pytanie, czy w tej białej plamie jest dym? Bo chyba nie ma. To ja coś chyba źle patrzyłem w takim wypadku. To gdzie ten dym tak naprawdę jest? Dziwne to jest strasznie. Mistyczni posłańcy, to są lisy, tak? No, fajnie. Gdzie jest ten dym? To jest niesamowite, ale kurczę, gdzie on jest? Czy on jest po prostu tutaj? No to tak może być, że on jest tutaj. Słuchajcie, jak już się słowo rzekło, to ja i tak pójdę zobaczyć, co jest w tej białej plamie. No bo tak, kurde, no nie będziemy się tutaj zniechęcać od razu. Ale jak nie było dymu, no to nie nastawiajmy się na nic. Tak będzie najlepiej. Szkoda, że jest tak ciemno tylko. To co, zrobiliśmy dwie kapliczki w tym odcinku i chyba tylko tyle. Słuchajcie, podróż przez Tsushima okazuje się, że zajmuje nam strasznie dużo czasu. Dobra, 240 metrów stąd. I zaraz będzie, jeszcze oczywiście nas tutaj chcą zaatakować Mongołowie. Jakby nie było po prostu możliwości inaczej. No dobra, dobra, dobra. Dwa razy już próbuję mnie. Już będą dwa razy próbować. Już chyba jestem na tym etapie gry. Tam jest jeszcze jeden. To poszło w miarę szybko. Jeszcze zapasy z niego. Już zebrane też. I tutaj też zapasy z niego. I z tych wieśniaków biednych, co też już się nie da nic zdobyć, ale jest skrzynka. Tam widzę następnych Mongołów i chyba z kimś walczą w ogóle. Więc się tam przejdziemy. Z kim oni walczą? Bo to jest zastanawiające. Kogo załatwiliście? Chyba jakiegoś niedźwiedzia. Oberwałem. Pięknie to zrobiłem. Postawa wody. Dobra. Ojoj, ojoj. Dobrze, udało się ich załatwić. Kiedy w końcu wbije ten drugi punkt techniki? To jest dobre pytanie. I tutaj jeszcze skracamy męki. Chociaż ja akurat nie brałem udziału w tej waszej batalijce.
No ale powiedzmy, że okej. Dobra. No i tutaj nic nie ma. Tutaj centralnie była biała plama i bardzo dobrze, bo tu centralnie nic nie ma. Tutaj tylko możemy mgłę co najwyżej trochę rozrzedzić i to wszystko. No. I koniec. Ech. No głupio wyszło. Nic tu nie ma. Jestem pośrodku niczego. Ojejku, jejku, jejku, jejku. Widzicie, już teraz nie mam innej opcji. Muszę po prostu wziąć i wyzwolić zamek Kaneda. Wtedy się będziemy martwić, co jeszcze jest nie tak na tej wyspie. Chyba, że bo jeszcze przecież to, że znacznik to swoją drogą, ale wiatr próżności jeszcze jest do odblokowania. Jeszcze jest tutaj sporo rzeczy do ewentualnego znalezienia. Na przykład wiatr próżności zaprowadzi mnie teraz do... rynsztunku. No i on bardzo konkretnie mnie prowadzi, tak? Więc możemy się tym zająć w następnym odcinku, że ja po prostu będę zaliczał kolejne takie punkciki na mapce, aż w końcu dotrzemy do czegoś sensownego. Ledwo wyhamowałem. Słuchajcie, prawie bym umarł. Niesamowite. No, kolejna prowokacja? Dobra, już mnie to nie interesuje. Nie będę ich tutaj teraz... Już im starczy, bo... Schowaj miecz, bo... Pomyliłem się po prostu. Jeszcze jakby była jaśniejsza pora, to... O, i odkryłem wioskę rybacką Ohama, tak? No i co to zmienia? Bo nie zmienia nic, bo w tej wiosce... nic nie ma. Jedyne co to jakieś elementy rynsztunku kosmetyczne. To bym mógł zdobyć i by było... Było spoko. Co to było za zwierzę? Chyba pies, nie? Wydaje mi się, że się musimy wspiąć jednak. No, ale widzicie, przy okazji odkryliśmy sobie jakieś miłe, pokojowe miejsce, w którym możemy się tak naprawdę zatrzymać i skończyć odcinek. Taki sobie zrobimy jeszcze bardziej roleplay, że Jean znalazł schronienie w wiosce i dzięki temu możemy skończyć odcinek w pokoju. No, to nie jest głupie. A tak naprawdę to jest haiku. Dlaczego w takim razie prowadziło mnie do elementu rynsztunku kosmetycznego? Nie mam pojęcia, może za to haiku coś dostaniemy. Zaraz zobaczymy. No tak, dostaniemy, bo przecież za haiku dostajemy... opaski. Opaszcie. Rozmyślaj o śmierci. No, pozytywny akcent na koniec. Rozmyślajmy. Strach obarcza nas. Będzie jakieś zdanie. Pytanie tylko, czy mam jakiś inny wybór. Nieprzerwany ruch. W spokoju śpimy. To jest fajniejsze. W spokoju śpimy. Lubię prywatnie utożsamiać sobie w ten sposób śmierć. Zimna dłoń ziemi czeka. Bronimy bez obawy. Wspinamy się ku niebu. Okej. Też optymizm. I dobra, i teraz drzewko. Ze złej przeszłości. Wolność bez granic. Gotowi na kres. I to ma sens wszystko. To haiku w końcu ma sens. I pięknie. Opaska śmierci. W spokoju śpimy. Wspinamy się ku niebu, gotowi na kres. Zobaczmy sobie ją. Może w końcu jakaś fajna opaska. Tak. Jest nawet niezła. Opaska klęski, jeszcze mamy to. Ale okej, taka opaska może być. Co my tutaj możemy? Zobacz ulepszenia. Ale ja już wszystkie zdobyłem ulepszenia.
aha, ubranie Ronina możemy sobie ulepszyć, zbroję Tadayoriego możemy sobie ulepszyć. Jest dużo rzeczy, które możemy ulepszyć. Zbroję samurajskiego klanu. Nie, to no już chyba ją mamy. Ulepszono na maksa. Dobrze, słuchajcie. Wiatr próżności nas teraz prowadzi gdzie? Zobaczmy to sobie na mapce. No tak... powiem wam szczerze. No jakoś nas prowadzi. To jest do znalezienia wszystko. I patrzcie, i tutaj chorągwie Sashimono też następne. Także... tu jest pełno rzeczy, które możemy potencjalnie jeszcze... O, artefakty. Proszę bardzo. Także... to jest wszystko do zapiski. Świerszcze. Świerszcze są daleko. Świerszcze bardzo daleko. Może się okazać, że nawet nie na tej wyspie. Kwiaty, w sumie nie wiem dlaczego. Są blisko chyba kwiaty. Tak, są blisko? Są blisko, są bardzo, bardzo blisko. Dobrze. Tym sposobem, patrząc na tę wioskę rybacką, chcę wam bardzo serdecznie podziękować za uwagę w tym odcinku. Nie zrobiliśmy za wiele, ale... troszeczkę zbliżamy się do 100%. Powoli. Także to był kolejny odcinek, kolejna cegiełka w tym murze 100%. I co, w następnym odcinku chyba będziemy się zabierać za te wszystkie znajdźki na wyspie Izuhara. Bo będziemy kończyć tutaj wątek. Więc no, wstępnie znajdźki, ale chciałbym wyzwolić pana Shimurę jak najszybciej. Więc jak się szybko wszystko uda, to widzimy się po prostu w kolejnym odcinku w Zamku Kaneda, nie? W sensie, że będzie następny odcinek się rozgrywał w Zamku Kaneda. Może po prostu zrobię taki dłuższy odcinek, taki wiecie, z godzinkę ponad. Taki podsumowujący pewien etap. Bo to będzie 30 odcinek okrągły, więc w sumie czemu nie? Dajcie znać, co o tym myślicie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się i cześć.